Siemanko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Przed nami 41 odcinek FMA22 Powrotu do Korzeni. No i tak jak zapowiadałem, zrobimy sobie podsumowanie sezonu 2023-2024 przy prowadzeniu Górnika Zabrze. Tak więc zobaczmy, nowi zawodnicy najpierw. Przypomnijmy sobie, kto przyszedł do klubu. A więc przyszedł Leonardo Rocha już na stałe za 500 tysięcy Sportimonense. No i w tym sezonie kupiliśmy go za 500 000 funtów, 39 spotkań rozegrał, 18 bramek strzelił, 10 asyst zainkasował. Średnia ocen 7,33. Drugi nowy zawodnik sprowadzony za darmo to Aleksandar Pesic. Rozegrał 32 spotkania, strzelił 16 bramek, asystował 5-krotnie, średnia ocen 7,20. Ogólnie zobaczmy sobie jego wartość, to jest 1 300 000, 1 700 000. No jako, że przyszedł za darmo, to by była no wielki zastrzyk gotówki do naszej klubowej kasy, więc no nawet może pokuszę się o sprzedaż tego zawodnika. No tutaj właśnie atrybuty fizyczne będą mu w przyszłym sezonie spadały. Tutaj te postępy, no właśnie, tutaj już zaliczył spadek umiejętności. No może tutaj, jak widzicie, jest lekki wzrost, ale ja podejrzewam, że w przyszłym sezonie to już nie będzie taki sam zawodnik. No zobaczymy, zawsze istnieje szansa, żeby go sprzedać w zimę, nie? Dobra. Galczew, który został już definitywnie sprowadzony do zespołu za 450 tysięcy. W sumie rozegrał 43 spotkania, jedna bramka, 11 asyst, średnia ocen 7,03. Bernardo Cruz został sprowadzony za darmo, rozegrał w sumie 36 spotkań, strzelił jedną bramkę, średnia ocen 6,92. No to właśnie, jeszcze Galczewa, zobaczmy jak on tutaj się rozwijał w tym sezonie. A więc no ogólnie jest progres, jest postęp, ale ostatnio troszeczkę regres, nie? Tak więc no był lepszy. Był lepszy niż to, co teraz prezentuje. Ale Galczew ogólnie zostanie z nami, nie? Cruz, zobaczmy jak tam. Cruz tutaj ogólnie dostał ocenę 5 minus, aha, za transfer. No i zobaczmy jego postępy. No z 4 gwiazdek tutaj spadł na 3,5. Tutaj mamy wzrost, no ale z Cruzem, no nie wiem, on ma kontrakt podpisany jeszcze na 3 lata. Wartość jest dosyć fajna, no ale myślę, że powinniśmy tutaj sprowadzić no, kogoś lepszego, nie? No Cruz jest teraz naszym drugim najlepszym środkowym obrońcą. Ma 30 lat, w lipcu skończy 31, tak więc no jeszcze będzie grał na wysokim poziomie. Myślę, że jeszcze ten jeden sezon można go podtrzymać. Dalej, Canedo, który też definitywnie przyszedł do nas na początku tego sezonu za 250 tylko tysięcy funtów. No to jest naprawdę rozbój w biały dzień. Z Barcelony 35 spotkań, 6,89 średnia, 21 lat, niedawno skończone. Pięknie się rozwija. On tutaj będzie no, gwiazdą naszego zespołu na pewno już niedługo. Więc zobaczmy jego postępy. Od czerwca, tak więc tutaj był masywny skok do góry, no i od tamtej pory jest tutaj naprawdę bardzo fajny i solidny progres. Myślę, że już niedługo będzie te 3,5 gwiazdki obecnych umiejętności, tak więc bardzo fajnie, jego wartość to teraz to 450-800 tysięcy, no ale nie zamierzam go sprzedawać, więc to nawet jest nieważne. Narti przyszedł do nas za 46 tysięcy za AS Monaco, 26 spotkań rozegrał, 6,87 średnia. No ostatnio jednak te atrybuty spadają, zobaczmy sobie jego rozwój, tak więc no kurde też tu był potężny skok, no i od listopada stoi w miejscu, no ale też nie gra za dużo, nie, tutaj grał sporo, no bo mieliśmy sporo tutaj meczów w pucharach i tak dalej, więc no potrzebowaliśmy Nartiego, no ale odkąd odpadliśmy, czyli no gdzieś tutaj, no w listopadzie, grudniu, styczniu grał dalej Narti. No dobra, Cissé wypożyczony z Augsburga. Raczej nie będziemy tutaj podpisywać go na przyszły sezon, chociaż my tutaj chyba mamy klauzulę. Tak, klauzula oferty minimalnej 475 tysięcy. On ma dosyć wysoki potencjał. No nie wiem, zastanowię się, ale raczej nie. Raczej nie będę podpisywał Cissé. No i Rebosho, który został sprowadzony, najdroższy nasz zawodnik, został sprowadzony za 1 100 000 z Lecha Poznań.
No i też spisywał się najgorzej ze wszystkich nowych zawodników. 32 spotkania rozegrał, jedna bramka, 3 asysty, 6,80 średnio. No jest to bardzo solidny zawodnik, ale jakoś nie wiem, nie wszedł dobrze tutaj w nasz zespół. Nie pokazał nic jakiegoś spektakularnego. Jakieś tam dwie brameczki, 3 asysty sobie zdobył w tym sezonie. I postępy, no regres. Tutaj był duży spadek, ale wraca. Wraca Reboszo do optymalnej dyspozycji. Jego obecna wartość to 1 300 000, 1 800 000. Za te pieniądze można tutaj sprowadzić kogoś ciekawego. No ale zobaczymy. Reboszo i tak jest bardzo solidny. No dobra, czyli to wszystko, jeśli chodzi o nowych zawodników. Teraz wyniki sezonu. Czyli możemy zaliczyć ten rok do bardzo udanych, gdyż zespół przez cały sezon grał powyżej oczekiwań i zasłużenie zdobył tytuł. Oczekiwania zarządu, abyśmy zakończyli w top 3. Tak więc pięknie nam się udało zdobyć mistrza. Średnia frekwencja u siebie 13,5 tysiąca, 55%. Najlepszy strzelec chyba w lidze to Pesic, 11 bramek. Obecnie szóstkę mamy ocenę. No i cały kalendarz tych rozgrywek, a więc świetnie tutaj od początku lecieliśmy, same zwycięstwa. Tutaj pierwsza porażka z Legią, później z Pogonią, przegraliśmy remis z Krakowią, porażka z Wisłą Płock. Przegraliśmy też z Sandecją, z Lechią Gdańsk, z ŁKS-em, z Wartą Poznań. No więc to nie był sezon tutaj, który, wiecie, bezproblemowo sobie przeszliśmy. Tak więc były wzloty i upadki. Tutaj zakończyliśmy ten sezon w ogóle trzema remisami, co jest dla mnie naprawdę słabe. No ale mamy mistrza, z tego trzeba się cieszyć. Dobra, Liga Mistrzów, przypomnijmy sobie, jak to wyglądało. Czyli rozpoczęliśmy z CF Czluj. Szluj chyba, nie? Piotruś. 3 do 0 w rewanżu na wyjeździe, 0-2 wygraliśmy. Następnie Maccabi Haifa. Też przeszliśmy ich tutaj bez zbytnich problemów. Na wyjeździe 0-1 wygraliśmy u siebie, 2 do 1. Później AEK Ateny w domu, 5 do 1. Co to był za występ na wyjeździe, 1 do 1. No i później z Brugią przegraliśmy najpierw 0-1, później 3 do 1 na wyjeździe, no ale dzięki temu dostaliśmy się do fazy grupowej Ligi Europy i z tej grupy wyszliśmy, gdzie zostaliśmy wyeliminowani przez AC Milan z tej Ligi Europy. Najpierw u siebie 2 do 3, następnie 4 do 1 na wyjeździe. No, ten pierwszy mecz naprawdę dawał spore nadzieje na to, że możemy awansować, no jednak na wyjeździe już mogliśmy zapomnieć. Tak więc zobaczymy sobie jeszcze, jak ta Liga Europy się skończyła, gdzie doszedł AC Milan za chwilę. Puchar Polski, no to tutaj wiadomo, z Piastem Gliwice przegraliśmy w ćwierćfinale, co jest i tak najlepszym naszym wynikiem w Pucharze Polski w tej karierze, no ale jednak niedosyt pozostał, nie? Chciałoby się tutaj troszeczkę więcej. No i Super Puchar Polski przegraliśmy na samym początku tego sezonu ze Śląskiem Wrocław. Tam chyba po karnych, czy po dogrywce? Nie, po karnych, nie? Po karnych przegraliśmy. Dobra, zobaczmy jeszcze pamiętne chwile. Najwyższe zwycięstwo 6 do 1 ze Stomilem Olsztyn. Pamiętny mecz właśnie z CFR Szluj. 2 do 0 na wyjeździe. I tutaj Juritka strzelił bramkę, proszę Państwa, oraz Rosza. Bramka sezonu to jest bramka Walsha w przegranym meczu z ŁKS-em Łódź. A, i z rzutu wolnego. No to nie będziemy oglądać tej bramki. Finanse. Reputacja klubu nam wzrosła. Mamy teraz trzygwiazdkową reputację, więc uległa zwiększeniu w ostatnim sezonie. Pozwoli nam to na sprowadzenie do klubu piłkarzy większego kalibru, przyciągnięcie większej liczby kibiców i wydatne powiększenie przychodów z działalności komercyjnej. Umowy sponsorskie ogółem, brak nowych, najważniejsza kwota, brak nowych. Roczne przychody, czyli jest tutaj postęp w każdej możliwej dziedzinie. W ogóle nagrody 12 milionów funtów nagród w tym sezonie otrzymaliśmy. Zarobiliśmy też 361 tysięcy funtów za sprzedaż pamiątek. Na rynkach zagranicznych sprzedaliśmy 36 tysięcy. Sprzedaliśmy łącznie niecałe 6 tysięcy koszulek i najlepiej sprzedała się koszulka Pesicia, następnie Wagułę, Jimeneza, Roszy i Walsha. Dobra, i jak ustawiłem zespół? No to tutaj myślę, że no nie ma żadnych niespodzianek. No i jedenastka wszechczasów, moi drodzy.
to Bielica. Ale nie, to tego sezonu. Dobra, to jest jedenastka tego sezonu, więc Bielica, Wiśniewski, Wagułę, Kruz, Galczew, Pedersen, Sanders, Walsh, Jimenez, Pesić i Rosza. I wyróżnienia, więc nagrody menedżerskie. Zostaliśmy menedżerem miesiąca w marcu, zostaliśmy menedżerem roku 2023 i jeszcze menedżerem miesiąca za sierpień. Nagrody piłkarskie, piłkarz sezonu, poczekajcie. Kurde, zazwyczaj tak jest, że zawracają gitarę, jak się nagrywa. Przepraszam. Piłkarz sezonu według kibiców Leonardo Rocha. Młody piłkarz sezonu Galczew, transfer sezonu Rocha, bramka sezonu Walsh. Najlepszy strzelec Rocha 18 bramek, najwięcej asyst Walsh 16 asyst, naprawdę bardzo fajnie. Najwięcej nagród dla piłkarza meczu Rocha pięciokrotnie, najwyższa średnia ocena Rocha 7,3 i najwięcej celnych podań na 90 minut, 62 udane podania na 90 minut Iwo Kaczmarskiego. I mamy nowe rekordy, więc najwięcej asyst w sezonie Walsha, więc pobił ten rekord Mané. No i jest nowym rekordzistą właśnie asyst w sezonie. I najgorsza dyscyplina Maseras, który zdobył 14 żółtych kartek w tym sezonie i jedną czerwoną. Dzieją się rzeczy historyczne. Twoja ciężka praca na boisku i poza nim została zasłużenie nagrodzona podczas wręczania nagród za sezon. Cóż za niewiarygodny sezon. Górnik Zabrze nie ma sobie równych, powiedział to Aleks Handziuk, głos polskiego kibica. Dobrze. No i też udało nam się pobić rekord Ekstraklasy i zostaliśmy najbardziej utytułowanym zespołem w historii Ekstraklasy, zdobywając tytuł po raz 16. Posiadaczem dotychczasowego rekordu była Legia Warszawa. I teraz mamy też jedenastkę wszechczasów. No to zobaczmy sobie ją. Czyli tak, Bielica na bramce, który rozegrał 90 już meczów w barwach naszego klubu. Dalej w środku mamy Canedo, Wiśniewski, Wagułę. Wiśniewski 102 spotkania ma rozegrane. Canedo 65, Wagułę 55. Na prawej stronie Galczew, który ma 92 spotkania rozegrane, 3 bramki, średnia 6,98. Na lewej stronie Janża. Gdzie jest Janża? W AGF. No dalej ogólnie trzyma swój poziom. 17 spotkań, no i bardzo niska ocena. I to jest Superliga Duńska, no czyli dużo lepsza liga od naszej Ekstraklasy jeszcze. Mam nadzieję, że to się zmieni niedługo. Tak więc Janża dalej w jedenastce sezonu. Nowak, proszę Państwa, 58 spotkań, 7,18 średnia. Walsh koło niego. 47 występów, 7,22. Jimenez na OPS-u. Tutaj myślę, nie ma dwóch zdań na ten temat. I proszę Państwa, Kamiński cały czas tutaj widnieje w jedenastce wszechczasów. 31 meczów, strzelił 21 bramek, 7,31 średnia. A ogólnie Kamiński teraz jest w Kopenhadze, sprzedany z Legii za niecałe 2 miliony funtów na początku tego sezonu. A nie, w zimę. Pół sezonu zagrał dla Legii i w zimę został sprzedany za te niecałe dwie banie. Do zespołu naszego wszechczasów dołącza Paweł Sokół. 19 występów, niecała siódemka w ocenie. Bernardo Cruz, jest Max Sanders, jest Iwo Kaczmarski, jest Pesić, Pedersen i Włodarczyk. Dobrze. Czyli podsumowanie, przeżyjmy raz jeszcze najlepsze chwile jednej z najwspanialszych historii sportowych roku. Aha, czyli dobra, to podsumowanie to już wiemy, to już zrobiliśmy. Spotkanie na temat strategii klubu, zobaczmy jak wygląda ta strategia, czyli etos klubowy, szkol piłkarzy z wykorzystaniem klubowego pionu młodzieżowego. Graj solidny futbol defensywny, filozofia, w której myśli. W myśl której zespół powinien często zachowywać czyste konto, osiągając niskie współczynniki traconych bramek i strzałów na mecz. Graj futbol oparty o intensywny pressing, zatrudniaj zawodników do lat 23 do pierwszego zespołu, wykorzystuj do maksimum stałe fragmenty gry. Plan pięcioletni, bezterminowy, a nie przekraczaj budżetu, to jest jasne. Zatrudniaj piłkarzy, by sprzedać ich z zyskiem. No i chcą, aby przyszły sezon zakończyć w top 3. I aby dojść do trzeciej rundy kwalifikacyjnej Ligi Mistrzów. Tak więc to jest normalnie do zrobienia. Oczywiście akceptujemy obecną strategię.
uaktualnienie danych o dynamice, ale ja tutaj widzę, że niewiele się zmieniło. Mamy doskonałą atmosferę, no nie może być inaczej, jak zdobyliśmy ligę. Posezonowe zebranie zespołu to sobie zrobię później. Przedsezonowy raport. Raport o kontuzjach, więc właśnie 35% sezonu opuścił Chrosu, czyli jeden z naszych małolatów, ale on już ma 23 lata, więc raczej na pewno pożegnamy się z nim w tym sezonie. Pranica, Skała, to wszystko juniorzy, Zborowski, Chyjek, no i Karabec właśnie, on tutaj miał groźne kontuzje, 16% czasu spędził poza treningami, Bielica tak samo 16%, Juritka 12%, Kaczmarski, no ale to i tak jest mały procent całego sezonu, początek wakacji, miejsce zgrupowania, czyli Austria, Holandia, Słowenia, Chorwacja, Niemcy, no kurde, oczywiście, że Holandia. Oczywiście, że Holandia. Chociaż, a nie, myślałem, że Czechy tutaj są. Dobra, niech będzie Holandia. Okej. Piłkarz sezonu Ekstraklasy, a więc Nile Ennis zdobywa tą statuetkę. Ostatnie dwa sezony to byli nasi zawodnicy. Najpierw Rosza, później Kamiński. No, teraz Nile Ennis. Dobra, no i jeszcze menedżer Ekstra klasy, więc zobaczmy. No, my tutaj raczej zdobędziemy tą statuetkę, a my zagłosujemy na Jerzego Brzęczka. I wyróżnienie dla najlepszych. Dobra, więc teraz jeszcze zobaczmy sobie może statystyki rozgrywek Ekstra klasy. Czyli królem strzelców właśnie został Nile Ennis, nasz zawodnik, czyli Pesic na 8. miejscu z 11 trafieniami, 50% udanych dośrodkowań Jimeneza, najwyższy wynik Ekstraklasy, najwięcej faulował Maseiras. No i tutaj się zastanowimy, czy będziemy przedłużać znajomość z Maseirasem, czy go kurde nie sprzedamy. No będę się musiał nad tym zastanowić, ale Galczew też tutaj dosyć sporo faulował. Odbiory na 90 minut. Pedersen, proszę Państwa, 5,5 odbioru na mecz. Galczew 4,1. Maseiras 3,6. Tak więc trzech naszych zawodników z najlepszymi odbiorami w Ekstraklasie. Bramki zespołu, czyli Galczew, gdy był na boisku, strzeliliśmy 60 bramek. Dalej Canedo 59. To jest drugie i trzecie miejsce. Gole na 90 minut średnio. Nile Ennis niecała jedna. Bramka 0,8. U nas Rosza 0,6. Wygrane mecze z Galczewem 18 razy wygraliśmy. Średnia ocena, najlepszy Pesić, na drugim miejscu Rosza, później Ennis, no i Walsh na czwartym miejscu. I procent obron strzałów, 81% strzałów obronił Bielica, ale to jest dopiero trzecie miejsce. Dobra, transfery w tym sezonie, no to zobaczmy za kogo najwięcej zapłaciła Ekstraklasa, więc Janik Dechm z Hanoweru do Legii Warszawa. Jest to 28-letni Niemiec, prawy lub lewy obrońca i zapłacili za niego 2,5 miliona, nawet 3 miliony 100. Dalej Śląsk Wrocław na drugim miejscu, te 2 miliony właśnie wydane na Bartka Nowaka. Kamiński z Legii do Kopenhagi za 1 900 000, Xavier Dzikoński z Jagiellonii do Wisły Kraków 1 900 000 200 000, Lirim Castrati z Legii do Mainz za 1 600 000, Dario Zuparic do Legii z Portland Timbers za 1 400 000 700 000, Arboleda z Lecha Poznań do Swansea, Kamil Jóźwiak z Derby do Wisły, Sampstedt z Bodø Glimt do Wisły 1 200 000, kurde, i Pedro Rebocho właśnie 1 100 000, więc jesteśmy tutaj też Rosza. Proszę bardzo. Dobra, więc mieliśmy jeszcze zobaczyć, jak skończyła się Liga Europy. Więc zobaczmy, czyli pierwsza runda eliminacyjna, czyli przegraliśmy z Milanem. Zobaczmy dalej. Druga runda. Milan przegrał od razu z PSV Eindhoven. Co ty gadasz? Pokarnych. Czyli Celta Vigo, Sevilla, Atalanta, Atletico, Napoli, Dynamo, Inter i właśnie Eindhoven w ćwierćfinale. Inter wygrał z Atalantą, Sevilla z Atletico, co ty gadasz? Napoli z Celtą Vigo i PSV z Dynamo. Zobaczmy półfinał. Napoli wygrywa z Sevillą i Inter z PSV. No i w finale. A, finał się jeszcze nie odbył. Proszę Państwa, Stępiński. Najwięcej bramek strzelił w Lidze Europy. W Maccabi Haifa właśnie gra. No kurde, sporo jest wart. Graliśmy przeciwko niemu i wygraliśmy, tak więc bardzo dobrze. Dobra, co tu jeszcze zobaczmy? Zobaczmy może transfery na świecie.
No już jesteśmy w tym roku, czyli 2024. Najgłośniejszy transfer to Leon Bailey z Aston Villa do Manchesteru United 57 milionów. Odsonę Eduardo z Crystal Palace do Atalanty 51 baniek. Riddle Baku z Wolfsburga do Manchesteru City. Juan Musso z Atalanty do Juventusu 48 milionów, ale tutaj klauzula jeszcze 57 milionów. Orkun Kokcu z Feyenoordu do Bayernu Monachium. Nordi Mukiel, Red Bull Leipzig, Real Madryt 45 milionów, Yusur Demir do Dortmundu za 44. No i jak widzicie tutaj najgłośniejsze transfery. Jeszcze zobaczmy w roku poprzednim. I no i tutaj Frankie de Jong z Barcelony do Manchester United za 134 miliony funtów. Kurwa, ciekawe kiedy Górnik Zabrze może przeprowadzić taki transfer. No jestem ciekaw, czy w ogóle kiedykolwiek byśmy byli w stanie. No zobaczymy. Alessandro Bastoni z Interu do PSG za 66 baniek. Cristiano Romero do Liverpoolu za 61. Richarlison do Juventusu. Pedro Gonçalves do Newcastle. A właśnie, a jak tam kurde Newcastle wygląda? Zobaczmy ich pierwszy skład. Max Arons, właśnie Gonçalves, Inacio, Onana, Lodi, Oscar, Blas, Trippier, Hayden, Mavididi, Kondogbia, Jakubek, Rui Silva, Sibley, McTominay, Joe Willock, Wilson, Burrows, Coates, Rafa i Carvalho. No kurde, ciekawy składzik. Dobra, czyli to jest to, więc teraz jeszcze zobaczmy właśnie rozgrywki ligowe, czyli najlepszą ligą na świecie jest Premier League. No to zobaczmy, jak tam sprawy się mają. Czyli mistrza zdobyło Manchester City, na drugim miejscu United 83 punkty, Liverpool punkt za nimi, później lekka przepaść 71 Chelsea, Tottenham na piątym miejscu, Leicester na szóstym, Southampton na siódmym, spada Bournemouth, Sheffield United, Ipswich Town. Tak wygląda Anglia, teraz Hiszpania, La Liga Santander, czyli Barcelona z mistrzem, ależ wielka przewaga nad drugim miejscem, Real Madryt, Atletico na miejscu trzecim, Real Sociedad na czwartym, Athletic Club na miejscu piątym, Sevilla i Villarreal zamykają stawkę i dołączają do pucharów. Levante, Huesca, Malaga spadają z ligi. Serie A to Juventus z mistrzem, Roma na drugim miejscu, Milan na trzecim, Inter, Lazio, Atalanta, Napoli, czyli tutaj raczej bez niespodzianek. Udinese, Genua spadają. Dalej, Ligue 1, czyli tutaj PSG, zobaczmy. Tak jest, PSG, czyli też bez niespodzianek. Monaco, Lyon, Lille, Marsylia na piątym miejscu i jeszcze Nicea dołącza do Ligi Europy. Bordeaux, Dijon spadają z ligi. Co ty gadasz, że Liga Brazylijska tak tutaj pocisnęła do góry? Czyli Flamengo, São Paulo na drugim miejscu, Corinthians na trzecim. No i zobaczmy jeszcze ligę portugalską. Czyli Porto, Sporting, Braga, Benfica, Estoril i spada Nacional oraz Casapia. Dobra, tak to wyglądało. Tak się zastanawiam, czy coś jeszcze by Wam tutaj pokazać. No to może tak sobie podsumujemy naszych juniorów może. Czyli myślę, że w przyszłym sezonie w lidze damy zagrać Kamilowi Małolepszemu. Naprawdę bardzo fajnie się rozwinął w tym sezonie. Zobaczcie sami. Pięknie się rozwinął. Mam nadzieję, że to utrzyma w przyszłym sezonie. No i dostanie szansę raczej na pewno. Więc Kamil Małolepszy. Z Głogowskim nie wiem. Z Głogowskim, kurde, no mamy lepszego bramkarza, nie? Mamy Kozioła, więc Głogowski na razie chyba go nawet wypożyczymy. Dalej, Piotrowicz tutaj zaczął się nawet fajnie rozwijać. Determinacja 17, ogólnie sprawność 16, tutaj skoczność jak mu poleciała. Więc no zobaczymy. Z Piotrowicza mogą być jeszcze ludzie, ale właśnie Peda. To jest zawodnik, który w tym sezonie chyba najlepiej się rozwinął. 18 determinacji, jest żądny sukcesu, więc jeden chyba z najlepszych charakterów, jaki można mieć w FM-ie. No i jego rozwój, no naprawdę szapoba, nie? Czapeczki z głów, bo jest naprawdę pięknie. Uwielbiam takie wykresy, tylko w jedną stronę, tylko w górę. No i ogólnie, no kurde, się rozwija tutaj kilku chłopaków, no ale głównie to właśnie Małolepszy.
No Piotrowicz i Peda, nie? Na nich będziemy zwracać uwagę. W rezerwach to tutaj raczej nikogo ciekawego nie mamy, chociaż ten Hubert Ogórek wróci, ale kurde, jakoś się nie rozwinął tak, jakbym tego chciał. Mimo tego, że w Ekstraklasie cały sezon zagrał, 30 spotkań, 3 asysty. No to tak średnio, nie? Tak bardzo średnio. Tutaj ten Dziedzic, który też niby zapowiadał się bardzo dobrze, ale też raczej nic z tego nie będzie. Raczej nie będę przedłużał z nim kontraktu. Tak więc, no, w rezerwach tutaj nie, ale w 18 mamy kilku ciekawych zawodników. No, oczywiście nie wolno zapomnieć tutaj o Mateuszu Kozieł, któremu na pewno damy szansę w przyszłym sezonie, bo ja tutaj no, chcę zobaczyć, jak wypełnia ten swój potencjał, jak staje się lepszy niż Daniel Bielica. No i to w sumie tyle. No, chociaż Juritka, jeszcze w Juritkę będziemy inwestować. No, w tym sezonie tak średnio, nie? Tak up and down cały sezon i kurde, średnio bardzo. A zagrał dosyć dużo w tym sezonie. No, dobra, może jednak nie. 14 spotkań, 5 bramek, raz z karnego, 3 asysty, 2 razy nawet MVP, 7-11. No, to jest bardzo fajna średnia dla 19-latka. Wosselman, kurde, jak ja jestem zadowolony z Wosselmana, naprawdę. Też sprowadziliśmy go tutaj za darmo. Najpierw go wypożyczyliśmy, no i już przebił się do pierwszego składu i zagrał 34 spotkania w tym sezonie. Zobaczmy jeszcze jego postępy. No pięknie się rozwija. W przyszłym sezonie na pewno będzie sporo grał. Bo właśnie zastanawiam się tutaj, co zrobić z Jimenezem. Za Jimeneza jeszcze można jakieś ciekawe pieniądze otrzymać. No nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Z Kaczmarskim, właśnie, z Kaczmarskim. Już złożyłem ofertę wypożyczenia. Już dostaliśmy zgodę z Liverpool, z Lazio na wypożyczenie tego zawodnika, czyli jest z nami do końca przyszłego sezonu i ja się z tego powodu bardzo cieszę. To już będzie no czwarty, nie, trzeci sezon z nami Kaczmarskiego. Sisse nie będziemy przedłużać, z Musiałowskim chyba też nie. Kurde, ta wartość tutaj kosmiczna, ale jego rozwój, aha, nawet nie możemy już zobaczyć jego rozwoju. No ale Musiałowski tak średnio się rozwijał w tym sezonie i tyle przecież zaprzepaszczonych okazji. W sumie rozegrał 30 spotkań, 10 bramek zdobył, 3 asysty, 3 razy MVP, 7-0-3 średnia. No nie wiem, będę musiał się zastanowić nad Musiałowskim. Karabec, właśnie. Świetny potencjał, ogólnie bardzo dobre atrybuty, ale kurde, w tym sezonie jednak Wosselman wygrywał na treningach, wygrywał podczas spotkań. No, dałem tutaj kilka okazji Karabcowi w tym sezonie. No, tylko 10 spotkań, jedna bramka, dwie asysty na słabej ocenie 6,86. Co tutaj jeszcze? Z Włodarczykiem raczej na pewno nie będziemy przedłużali wypożyczenia. I kogo na pewno sprzedam? Na pewno sprzedamy Wagułę. No jest najstarszym naszym zawodnikiem, więc na pewno opuści nasz zespół. No jest tutaj zainteresowanie od tego Venlo. Mam nadzieję, że zapłacą te 400 tysięcy, bo tyle też uzgodniłem z samym zawodnikiem. No ale ta wartość już mu sporo spadła, więc no, nie jestem przekonany, czy dostaniemy te 400 tysięcy. On do nas przyszedł za darmo, więc nieważne co dostaniemy, to będzie zysk. Z Pesiciem jeszcze zobaczę. Cruz, Jimenez, no właśnie, tutaj już wiekowi zawodnicy, ale raczej zostaną z nami. No tutaj, gdybyśmy ich sprzedali po tych górnych granicach, no to tutaj już jest 4, no niecałe 6 milionów byśmy mogli zarobić. To jest całkiem, kurde, potężna suma. Ale zobaczymy. Zobaczymy. No to teraz jeszcze zobaczmy, kto jest najbardziej wartościowym zawodnikiem naszego zespołu. Jest to Liam Walsh, między 1,7 mln a 2,5 miliona funtów. Jimenez też 1 302 700, Wiśniewski 1 202 600, Bielica 1 200 1 900. No i tak to wygląda. No dobra, chyba wszystko. Ogólnie sporo tutaj sobie pogadaliśmy, sporo obczailiśmy, więc myślę, że chyba wystarczy. Tak więc, moi drodzy, w następnym odcinku spotkamy się na inaugurację nowego sezonu. No i zobaczymy, zobaczymy. Aha, to będzie pewnie Liga Mistrzów. To będzie Liga Mistrzów. No i zaczniemy starania się o europejskie puchary.
Dobra, wielkie dzięki za uwagę. Do zobaczenia w przyszłym sezonie. Trzymajcie się. Siemano.